Gość w czwórce. Oskar i Steve pojawili się już w naszym studiu, czyli problem. Dzień dobry, cześć. Mono. Dzień dobry. Telefony odłożone, tryb samolotowy włączony. Panowie, miesiąc już prawie minął od waszej epki. Ta epka pojawiła się dokładnie rok po albumie. Czy takie było założenie, że chcecie zachować taką systematyczność, żeby te płyty i wydawnictwa od was tak systematycznie się pojawiały? No wiesz co, niekoniecznie. Bardziej chcieliśmy po prostu wypuścić coś przed naszą kolejną trasą koncertową, po to, żeby troszeczkę też odświeżyć repertuar i dać upust jakimś tam, wiesz, temu, co się gdzieś tam zebrało nam w głowach. Wiesz, już mieliśmy też dużo pomysłów w głowie na to po prostu, co możemy muzycznie zrobić nowego i nie chcieliśmy z tym czekać na nowy album, bo nowy album być może będzie zupełnie czym innym. Bo nie było żadnych zapowiedzi, tam nagle pojawia się epka. Ile czasu trwały prace? Jak wy nad tym siedzieliście? Jak to wyglądało? Zaczęliśmy z tego zwołania tam w okolicach kwietnia, więc jakieś 3 miesiące, natomiast pierwszy miesiąc to taka chyba bardziej koncepcyjna praca była niż samo nagrywanie i robienie czegoś muzyczne. Więc szybko dosyć to powstało, chyba sądzę w ciągu 2 miesięcy. Bo w jednym z waszych wywiadów tam czytałem, że jak tworzyliście album, to najpierw nagraliście kilka utworów i później zrodził się cały koncept tego, jaka ma być tam za tym historia. A tutaj już jak zaczęliście nad tym pracę, to wiedzieliście... Tak, wymyśliliśmy wcześniej, jak to będzie wyglądało. Znaczy, jaki będzie główny koncept. Wiesz, co do całości ciężko było powiedzieć, jak to... Czy da się w ogóle to ugryźć jakoś tak sensownie? Muszę przyznać, że było to dosyć trudne. Jak już za to wzięliśmy się, no to trzeba było dokończyć roboty, natomiast w połowie miałem pewne wątpliwości, czy da radę dokończyć to wszystko. Nie, wiesz, to jest tak, że często jak koncepty są jakieś, nie wiem, złożone, to jest bardzo trudno zrobić coś, co jest nie tylko konceptualne, ale też fajne, nie wiem, atrakcyjne dla słuchaczy po prostu i dla nas samych, więc to wymagało często najwięcej pracy, ale... No, myśmy mieli takie poczucie, że trochę, wiesz, ten materiał z LP sprowadzamy na ziemię, bo ta przyszłość, która się tam pojawiła w tym materiale, tak naprawdę się dzieje już teraz i trochę, wiesz, jakby o to chodziło. Ale tutaj na epce też mamy przyszłość i to znowu jest ta wizja przyszłości, taka bardzo mroczna, nie za wesoła. Czy wy myślicie, że tak będzie, czy obawiacie się tego, że tak będzie, czy to jest takie robienie rzeczy ku przestrodze, jak wy do tego podchodzicie? To jest raczej chyba alternatywa tego, co mogłoby się wydarzyć. Nie wiem, czy to jest jakaś przyszłość, szczerze mówiąc. Mówisz o którym dokładnie utworze? O World Wide Web, o utworze otwierającym. No, no wiesz, te rzeczy tak naprawdę są dosyć mocno osadzone w dzisiejszych czasach. Ja czuję, że no wiesz, to są jakieś takie historie, które mogłyby się, albo które się już dzieją. Tak jak nie, tak uskalę oczywiście. I wiesz, i nie w taki sposób. No wiadomo, trzeba było tutaj trochę rozhistoryzować się, żeby było to bardziej atrakcyjne. Natomiast wiesz, no to miało też inny cel. Właśnie taki, żeby wiesz, przykuło uwagę i właśnie pokazało, że to się dzieje. No wiesz, jeden fakt zawarty w kawałku pewnych rzeczy, które się dzieją w tych kawałkach, no nie byłby jakiś atrakcyjny, wiesz. To jest po prostu skumulowane, to co się dzieje gdzieś z boku, natomiast jakbyś, wiesz, sprawdził, co się działo w ostatnich latach, wiesz, tak, na przykład, i wsadził to nagle, wiesz, wsadzasz to w jeden numer i wiesz, wydaje ci się, że to jest po prostu oderwane od rzeczywistości, a to jest po prostu skoncentrowana rzeczywistość, tak, w pigułce. Właśnie, i jak te wasze wizje się przeplatają? Czy wy razem tworzycie te koncepcje i te historie, które się pojawiają, czy to tylko tutaj Oskar nad tym pracuje? Nie, no ja robię muzykę, Oskar, wiesz, jakby pisze tekst, a często siadamy i wymyślamy jakieś pomysły, koncepcje wspólnie, ale to się na tym kończy. Ale raczej tą wizję przyszłości macie jednak wspólną. Tak, ale to wynika z tworzenia poszczególnych utworów, czy tam płyt, wiesz, bardziej z rozmów, no, tak, życiowe tematy. Dokładnie, no, więc wiesz, te rzeczy bardziej powstają, a gdzieś tam nam się koncepcja kreuje w głowie, no ale to koncepcja to jest też jakieś hasło, którym nie wychodźmy za daleko, w sensie, wiesz, koncepcja już nie wchodzi w konkretne na przykład jakieś rzeczy, które są poruszone w tekście. Po prostu myślimy sobie konceptualnie nad tym, co chcemy zrobić, a potem już każdy z nas się stara, wiesz, od swojej strony to ubrać w dźwięki, w słowa. Pojawiliście się też niedawno na płycie Włodiego, no i trasa koncertowa także z Włodim. Kilka koncertów razem zagraliście. Jak te wasze kontakty się tutaj zapętlają? Jak to wszystko w czasie było rozłożone? Czy najpierw był utwór Włodiego, później była trasa, ten utwór, jak to u was, co wynika z czego? No wiesz, to jest złożona i zawiła sprawa, bo z Włodkiem się znamy dosyć długo,
Ja jeszcze można znaleźć na sieci taki film Pieniężny stylu w Łodzi. Kiedyś robiliśmy z naszym wspólnym tutaj moim i Oskara przyjacielem taki amatorski dokument na temat jego postaci, a gdzieś tam Molesta Skandal i kolejny album Molesty też zawsze to był jakiś jakoś mocno odcisnęły też i na naszej twórczości. Więc to była chyba naturalna kolej rzeczy. Zajmuję się też bookingami, jakby to, że Włodek też się pojawił z nami na trasie, na jednej trasie, to też nie jest przypadek. A jak wasza współpraca przy tym utworze wyglądała? Mówisz o ten, który tak, oficie Włodka. Ten kawałek powstał jakiś czas temu, myślę, że co najmniej 10 miesięcy temu, więc jest jakby dużo starszy niż to, co zrobiliśmy teraz, a to nawiązanie do Molestą Armagedon, którym pytasz, nie ma raczej nic wspólnego z tym kawałkiem, a z całą twórczością chłopaków, a praca była, wiesz, to po prostu, no, chyba nie wiem jak to szczerze mówiąc ma wyglądać normalnie, jeśli można powiedzieć. Ale siedzieliście w studiu, czy bo teraz bardzo często robi się tak, że wysyła się już pliki i na tym kończy się współpraca. Znaczy, na szczęście my się widujemy od czasu do czasu, przynajmniej na trasie, więc nie jest tak, że w ogóle jakoś... Zrobiliśmy to totalnie zdalnie. Wszystko jest to na mailach. Natomiast tak, może to, akurat w tym przypadku tego kawałka było to zrobione zdalnie, muszę przyznać. Tylko widzieliśmy się raz w studiu, czy dwa może, natomiast ja to nagrywałem, mamy możliwość nagrywania tego u siebie, więc jest to bardzo wygodne z mojego punktu widzenia, bo wiesz, mam studio, więc warunki jest to praktycznie na miejscu, mogę powiedzieć. Ale ja natomiast byłem u Brzydala coś tam dograć, jeszcze na miejscu. Włodek mówił, w którą stronę on chciałby pójść, bo też w jednym z wywiadów pan powiedział, że jak pojawił się ten beat, to już słyszał ciebie, Oskar, na tym minimalistycznym... Przecież to byłem chyba się z nim spotkać, z tego co pamiętam, napisałem jakiś tam pierwowzór tej zwrotki, która tam jest i znaczy, oczywiście nawinąłem to już w połowie, wiedziałem, że to nie jest to. Także... Ale to nie, że pominasz, tylko po raczej swojej reakcji. No i wiesz, dyskutowaliśmy chyba mniej więcej jak to powinno wyglądać i... Ale to chyba, wiesz, to wolna... Dał mi wolną rękę, co do, wiesz, tego... Włodek już chyba, wiesz, miał położoną swoją zwrotkę, więc nie? Tak, to tak nie było, jak ja usłyszałem ten numer. Chyba, jak ja dostałem tego premix, to tak, było tam wszystko, czyli i refreny chyba z tekstem i... Wiesz, to siłą rzeczy trochę narzuca jakby, wiesz, koncepcję na kawałek. Oskar, powiedziałeś, że nie byłeś zadowolony i w wielu wywiadach, które czytałem, no wielu wywiadów, może tych wywiadów nie jest zbyt dużo, ale też bardzo często mówisz, że ty nie jesteś zadowolony z tego, jak... Nie, coś ale brzmi, teraz to muszę przyznać, że... Przepraszam, Włodek, że akurat tak już pisałem na kolanie na szybko i tak już nie miałem, ale ustawiłem się, że pojadę tego dnia nagrać, więc poszedłem i wiedziałem, że to jest lipa, ale tak mówię, dobra, to przynajmniej, żeby coś nagrać. Nagrałem i tak w połowie mówię, o Jezu, to nic tego nie będzie z tej zwrotki. Co prawda wziąłem parę rymów do tej do obecnej wersji, ale... Nie, to nie było to. Nie, żartuję oczywiście. Po prostu wiedziałem, że jeszcze nie skończyłem, ale tyle, ile miałem, poszedłem nagrać i przedyskutować po prostu sprawę. Powróćmy może trochę do epki jeszcze, bo tutaj poza anteną powiedzieliście, że w bardzo ciekawy sposób te nagrania powstawały, bo pracowaliście na odległość, a zawsze pracujecie razem w studiu i tam pewnie też robicie jakieś burze mózgu, a tutaj, Piotrek, byłeś w Stanach, tak? No tak, dzieliło nas 9 godzin różnicy czasowej, więc wiesz, kiedy ja wstawałem, to u Oskara było już popołudnie. Ale mamy o tyle komfort, że mamy studio, własne studio na Żoliborzu i wiesz, nie jesteśmy ograniczeni w żaden sposób czasem i możemy działać kiedy jak chcemy. No i żeśmy rzeczywiście działali na odległość bardzo mocno. No wiesz, wymiana myśli, telefony, przesyłanie bitów, tekstów, więc pierwszy raz tak naprawdę w ten sposób nasz materiał powstał. No ale na szczęście jestem trochę też przesunięty w stosunku do rytmu takiego zwykłego polskiego, myślę, że jest 5 godzin, to... No właśnie, to było 4 godziny różnicy, nie tak najgorzej, można było jeszcze jakoś to, wiesz... No właśnie, nocny Marek, ta różnica została zniwelowana. Ale to i tak trzeba dorzucić jakieś 50% czasu, myślę, do takiego trybu pracy. Da się to oczywiście zrobić, dowodniliśmy to sobie przede wszystkim, więc można tak działać, natomiast wiesz, to są inne zalety. Działania razem wspólnie w studio, wiesz? Także nikt się nie przeskoczy jednak. Lepiej pracuje wam się razem, jak jesteście, tak? Zdecydowanie, wiesz, no tak jak Oskar mówi, no, wydaje mi się, że zasadniczo, wiesz, kiedy jesteś razem, siedzimy razem we dwójkę, no to konfrontujemy się na żywo z tym, co tworzymy, tak? A kiedy tego nie robimy wspólnie, no to wiadomo, że te rzeczy muszą przelatywać, wiesz, te ciały z Los Angeles do Warszawy, z Warszawy do Los Angeles, wiesz, w tej odpowiedzi też trwają znowu odpowiedzi. I przemielenie to wspólnie, tak. Nie jest tego przemielenie wspólnie, tylko każdy to na własny Gdybyście byli na miejscu, to zdecydowanie szybciej by to powstało. Na pewno. Jeszcze jest taka, czasem taka iskra, że wiesz, siedzimy we dwóch i jak się na bieżąco z czymś konfrontujemy, to być może jakiś pomysł wpada, a tutaj jakby
te rzeczy do ciebie docierają, masz czas, żeby to przemyśleć, więc no trochę inny jest flow, ale koniec końców, przynajmniej ja mam takie poczucie, że, znaczy wiesz, no tego w ogóle nie słychać, jakby ten materiał, właśnie tak jak Oskar mówił, udowodniliśmy sobie, że tak się da też, też to nagrać i czuję, że wręcz może nawet były jakieś plusy, no bo jestem bardzo zadowolony z tego, co żeśmy zrobili. A czuliście presję nagrywając tę epkę, bo ogromny sukces albumu, no i ludzie na pewno czekali na coś nowego, chcieli coś i wy szybko dostarczyliście nowy materiał. Czy czuliście też, nie wiem, presję czasu, tego, to jak ten krążek ma brzmieć, bo to jest w moim odczuciu trochę kontynuacja tego. Właśnie presję czasu na pewno. Presję czasu, żeby wykorzystać ten... Tak jak Piotr powiedział, da to w sumie taką deadline'em było początek trasy, który okazał się i tak trochę nawet chyba za wcześnie przestrzelony chyba od tydzień, z tego co pamiętam. I wiesz, no początek był taki spokojny robienia tego, a później jak zostało tak 5-6 tygodni, to już naprawdę no, ja czuliśmy presję czasu przede wszystkim, wiesz, bo... Chcieliśmy zacząć tą trasę, wiesz, na, z nowym materiałem po prostu, nie grając tego, co było wcześniej. A ta epka umożliwiła to bardzo łatwy sposób, nie? Po prostu można było pewne numery wymienić, zamienić kolejność trochę, zaaranżować inaczej te, wiesz, te utwory koncertowe, które traktujemy jako coś, co musimy zagrać, bo po prostu, wiesz, no jest to, są to pewne rzeczy, które na trasie trzeba zagrać. Wiesz, mam poczucie, że gramy po prostu jakby drugą rundę z tamtym materiałem, dołożyliśmy coś nowego. Tak, to taki upgrade, to nie jest coś nowego, jest bardzo taki upgrade tego, co graliśmy. Tak, chyba. A wracając do twojego pytania, to wydaje mi się, że, wiesz, takiej presji sami jakby przed sobą, bardziej sami przed sobą taką presję odczuwamy zawsze, jak coś tworzymy, bo mamy takie poczucie, że to wiesz, no my się musimy tym jarać i to z naszej perspektywy musi być po prostu bardzo dobre i to jest ta presja, a jak to potem ludzie ocenią, no to już wiesz, nad tym nie masz kontroli właśnie, nigdy. Bo wasza publiczność jest bardzo różnorodna, naprawdę z różnych grup społecznych, z różnych subkultur ludzie was słuchają. Czy wy myślicie o potencjalnym słuchaczu, czy robicie po prostu zawsze, muzykę pod Nie, szanujemy to wszystko, jak najbardziej. Nie da się robić, wiesz, szczególnie przy takim, wiesz, spektrum słuchaczy, nie? No to jakbyś miał robić pod słuchacza, ale my robimy tą muzykę dla siebie i chyba tak żeśmy zaczęli i wiesz, i to dało, jak przyniosło jakiś sukces i się tego chyba konsekwentnie będziemy trzymali, wiesz, do końca. No dla każdego, kto tworzy cokolwiek, to robienie tego szczerze wobec siebie i równocześnie posiadanie jakiejś grupy fanów jest ideałem, nie? Jest idealna sytuacja, kiedy możesz coś robić dla siebie, a równocześnie ktoś inny się też tym jara, nie? No to w takim razie wszystkich zapraszamy na wasze koncerty, bo bardzo dużo ich jest w najbliższym czasie, też festiwale zaliczacie, będziecie na Up to Date, będziecie także na OFF-ie. Bardzo serdecznie dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie, no i chyba o tej porze to mogę powiedzieć dobranoc w takim dziękuję razie, bo będziecie odsypiać, co? Nie, tak jest. Przelecę na kawę, może się przestawię dzięki temu, że się dzisiaj spotkaliśmy. No, fajnie, dzięki za rozmowę, pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Oskar i Steve, czyli problem, wielkie dzięki.